Sebastian Riedl, lider zespołu Cree, wokalista, kompozytor i syn legendy Ryśka Riedla, świętował dziś swoje urodziny w naszym studiu. 43. urodziny rozmawialiśmy z nim m.in. o nowej płycie. Muzyka, no dużo akustycznej muzyki. Nagrałem wspólnie z Piotrem Steczkiem, z kwartetem, który kiedyś współpracował z Auxo. Tekst do utworu Głos ma dobro, nie zło, który promuje płytę, powstał dzięki notatkom słynnego ojca, które Sebastian Riedl znalazł w domowym archiwum. Znalazłem taką zapiskę właśnie ojca i tak mi się ładnie to skojarzyło z tym, co się teraz dzieje, z tym, co nas otacza, że głos ma dobro, nie zło, nie bójcie się ludzie, żeby nie bać się tego, co się dzieje wokół. 25 lat po śmierci legendy ukazała się książka Rysiek Riedl we wspomnieniach, do której wstęp napisał właśnie jego syn. Znaczy tak, no wszystko właśnie jakby na temat ojca zawsze było przedstawiane, no tak jak było i te same wszystkie informacje, no tutaj możemy poczytać i jakby go odkryć na nowo z całkiem innej strony, z takiej, z której znali go ci najbliżsi, którzy go wspominają w ciekawy sposób, ciekawe historie. Takie życiowe, no, naprawdę od zwykłego życia, zwykłe momenty. Całą rozmowę z Sebastianem Riedlem będzie można zobaczyć dziś na naszej antenie, tuż po serwisie Raport.